Siemanko, Wam Pietro z tej strony. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć coś o miernikach konduktometrycznych, czyli miernikach PPM, EC, jak zwał, tak zwał, TDS. Są to mierniki bardzo potrzebne w oprawie. Do czego służą? Służą do tego, żeby sprawdzić zawartość soli mineralnych lub innych soli anionów dodatnich, ujemnych w wodzie, czyli można powiedzieć przewodności prądu w wodzie. Mamy tutaj dwa mierniki. Jeden to jest chiński miernik, drugi to jest, gdzie on został wyprodukowany? HM. Został wyprodukowany w Indii. Made in India, made in China. Są bardzo podobne, bo to jest kopia tego miernika. Oryginalny miernik HM. Ma tutaj napis HM. Tutaj praktycznie się niczym nie różnią. Z tyłu praktycznie też się niczym nie różnią, chociaż ten tutaj ma napisane, czym to kalibrować. Ma chlorek sodu. No i ten tutaj nie ma takich zadziorów, a ten takie zadziorki tutaj, kropeczki, kreseczki ma. Jeszcze jakaś tam naklejka. W każdym bądź razie to jest oryginał, to jest podróbka. Nie wiem, czy podróbka ma konwersację temperaturową. Na pewno ten ma konwersację temperaturową, gdyż kalibrujemy mierniki chlorkiem sodu w temperaturze 25 stopni. Ma mieć ten roztwór. Ja zostały skalibrowane już wcześniej trochę. Woda, jakaś woda mineralna ze sklepu. I zaraz sprawdzimy, jak to się ma do wskazań. Chiński miernik odpalimy. Jest 0,0. Wkładamy 178 w ppm. Odpalimy oryginał. HIM to też jest ważne. Podczas włączania powinien się wyświetlić napis HIM, jeżeli chodzi o oryginały. I zobaczymy, jaka jest różnica we wskazaniach. 178, 166. No to już jest spora różnica. Jak widać, ten nie wziął pod uwagę temperatury wody, która nie wynosi 25 stopni. Wynosi o wiele mniej. Zaraz sprawdzimy, ile. Tu są też termometry. 19,9 na tym wskazaniu. 19,8 na tym. Także termometr mniej więcej wchodzi podobnie. Wskazuje OK. Wyłączymy na razie. Czyli widzicie różnicę pomiędzy jednym a drugim. To jest fake, podróbka chińska. Nie wiem, z AliExpress, z eBay. To jest bardzo tanie, nie wiem, ile to kosztowało. To nie jest drogi sprzęt, także lepiej się zaopatrzyć w oryginalny niż w jakieś podróbki chińskie. Sami widzicie, że wskazania są różne. Co jeżeli chodzi o PPM-y? To jest bardzo ważna sprawa. Roślina, która dopiero rośnie, wykiełkowała, ona powinna mieć PPM w granicach 400-450 maksymalnie. I z biegiem wzrostu te PPM-y powinny być trochę większe. Późny wek, wczesny wek to jest jakieś 600-700, późny wek jest to mniej więcej 700-800. Przynajmniej ja tak używam w ten sposób. I wczesny flowering to jest tak 800-900, no i późny flowering to ja już maksymalnie dochodzę do 1000, więcej nie robię. Natomiast mam taki sposób uprawy, a nie inny. Ja wolę troszeczkę rośliny w niedoborach podtrzymać, niż je przenawozić. No i do czego to służy? Służy to do tego, że jak przygotowujemy sobie nawozy, wlewamy sobie odpowiednie dawki nawozów. Jeżeli wlejecie dawki zgodne z butelką, co tam jest napisane na butelkach, no to zobaczycie, jak Wam wystrzeli ppm. Granica, górna granica to jest 1200 ppm, jaka może być stosowana dla roślin, typu takich, jakich my uprawiamy. I tej granicy nie wolno przekraczać. I co za tym idzie, ważny jest mieć miernik ppm, żeby nie przekroczyć granicy ppm-ów. Czyli dodajemy nawozy, sprawdzamy ilość soli mineralnych takim miernikiem i w zależności od fazy wzrostu tyle powinien wskazywać miernik, ile potrzebujemy.
Co jeszcze? Jest to, tutaj widzimy, jest to tutaj, jest czujnik. To jest czujnik konduktometryczny. Bardzo podobny jest w jednym. Bardzo podobny jest w drugim. Kalibrujemy, no nie tak często jak pH-metery. Można to kalibrować, nie wiem, raz na miesiąc wystarczy w zupełności, jak skalibrujemy sobie taki meter. I w sumie tyle. Tutaj nie ma co się rozgadywać więcej na temat tych meterów. Aha, ja używam oczywiście part per million, czyli DTS. Jeszcze może są EC, można sobie przeliczyć z EC na PPM-y. Mierniki EC są troszeczkę bardziej dokładne, chociaż do tych rzeczy, których my używamy, czy do upraw, to nie ma żadnego znaczenia, że będzie to 2 ppm, czy tam 5 ppm w jedną, czy w drugą stronę. Jeżeli trzymamy się granic rozsądku i granic, to nie ma to żadnej różnicy. EC będzie trzeba potem przeliczyć sobie na ppm-y i tak dalej. Także wygodniejszy jest miernik typowy TDS PPM, który nam zmierzy parts per million, niż EC. Tam już nie trzeba nic. W tym mierniku już nie trzeba nic konwertować na EC i odwrotnie. Także w sumie tyle, jeżeli chodzi o mierniki i do czego oni służą. Na razie.